witamy bardzo, bardzo serdecznie na kolejnej wyprawie. Dzisiaj zwiedzamy opuszczony salon samochodowy marki Honda. Obiekt widzicie w opłakanym stanie niestety, a opuszczony tak naprawdę od dopiero 3 lat. A zdewastowany jest niewyobrażalny stan. Wszystkie okna prawie wybijane. Wszystko dosłownie można powiedzieć wypłute z tego budynku. Zobaczymy, co tam się dzieje w środku, jak to się wszystko prezentuje. I zobaczycie tu na tym materiale, więc do zobaczenia. Dobrze, to idziemy w takim razie do tego głównego wejścia. Tam, gdzie jest ta cała recepcja. Ale że lada jest nawet w niezłym stanie. No, ale patrzcie te szyby. Tu jest wszystko powybijane. Tu jest totalnie wszystko rozwalone, no. No. Tu się buty takie przydają, jakie my mamy. Takie odporne na... No. Masakra. Jesteśmy w środku już. Ale patrz ten... W ogóle ten sufit cały, jeszcze lampy jest, wszystko. Sufit wygląda nieźle. No, sufit nieźle. Ale jakby tu ogarnąć ściany i tak dalej, szyby, to by można było to jeszcze ogarnąć. No. Tutaj też rozwalone. Można było odkupić, wyremontować. No tak, w sumie no. Tu mamy tą ladę właśnie. Tu była pewnie taka recepcja na wejściu dla klientów tutaj. Tego salonu. To był prawdopodobnie połączony... To był prawdopodobnie połączony taki salon samochodowy wraz z warsztatem samochodowym, bo tutaj w tej obecnej części, co my jesteśmy, to był właśnie ten salon. I jak pójdziemy później tam, bardziej z tyłu, to tam jest prawdopodobnie ten warsztat. Zresztą tędy chyba nawet możemy tam przejść. Ale najpierw może pójdziemy tu, o, właśnie tutaj. Jest takie pomieszczenie. Ciekawe, czy coś się w szafach zachowało. Czy masz lampy? Jasne. No, miejsce naprawdę zdewastowane. I tym bardziej, że jest opuszczone tak naprawdę od 3 lat dopiero. A teraz na ekranie możecie zobaczyć zdjęcia, jak wyglądało tutaj wszystko kiedyś. Jak ten warsztat w ogóle wyglądał 3 lata temu jeszcze. I teraz na ekranie to możecie zobaczyć. A teraz tutaj wnętrzości tych szaf, ale chyba nic tutaj nie ma. Więc widzieliście przed chwilą, jak to wyglądało 3 lata temu jeszcze i aż... Aż się nie chce wierzyć, że to teraz tak wygląda w takim opłakanym stanie. No. Tu w szafach chyba nic nie mamy niestety. Tu ją w ogóle ciężko otworzyć jest, bo nie ma tych uchwytów. Nie ma klamek. Dobra, ale tam już wątpię, żeby coś było też zresztą. Idziemy do kolejnego pomieszczenia. No tutaj za chwilę będziemy iść do góry. Na razie zwiedzimy ten parter. No tutaj toalety. Tak będzie widać, jak włączysz tyle. Jedna się może rozbudowała. Dobra, poświeć tyle, ile ten. Tu nie trzeba aż tyle oświetlenia. To nie wygląda jak kibel. No właśnie nie wiem, co to jest. Szczerze? Co było? Jest umywalka. No właśnie, umywalka. Też tak teraz właśnie miałem powiedzieć. Dobra. Ty, mógł być kibel. Ale gdzieś obok. Nie. No dobra, nieważne. Mniejsza z tym. Ej, to tak myślę. Okej, zobaczymy, czy tutaj jeszcze jest dalej. O, tutaj masz kibelek. Tutaj mamy kibel. Tutaj kolejne jakieś jeszcze ostatnie meble zdewastowane się zachowały, widzicie. Ale w środku też nic nie ma. Szczotka. No. Dobra, tam ogólnie już chyba się zaczyna ten warsztat warsztat, tak, dobrze. To tam pójdziemy za chwilę, ale wejdziemy jeszcze tutaj po tych schodach, bo najpierw zwiedzimy tą część tego salonu, a później wam pokażemy warsztat, żeby tutaj było w miarę sensownie pokazane.
O, i tutaj mamy te schody właśnie na górę. Idziemy zobaczyć, co tam jest. Uważaj, żebyś tu w głowę nie walnął. Patrz. Co? No. Walnąć by się szło. No. Ktoś trochę wyższy, to by tam mógł zaorać głową. O kurde, ale to ma klimat, ty. Tutaj się można wychylić przez okno, bo tutaj nas nikt nie zauważy, bo to nie jest od strony ulicy. Gorzej będzie tam. Weź idź, bo tam trochę ciemno jest. Poświeć tam. Możesz się zostawić włączone cały czas w sumie. Kurde, ale to jest wszystko porozwalane. Tu? No właśnie nie wiem. To tam jakieś schody powinny jeszcze. Są schody, no. A tutaj coś jest, czy nie? To się w ogóle otwiera? A nie, otwiera się, ty. No tutaj też. Pusto. Ty możesz nagrać ten. Sufit podwieszany. O kurcze, no. Tutaj sufit podwieszany, widzicie, mamy. A tu lepiej widać z tej strony. Poczekaj, ja tam idę do siebie. Zobacz. No, tutaj mamy ten sufit. No, dobra. Idziemy po tych schodkach jeszcze kawałek wyżej. A tam? Tam myśmy byli. Przed chwilą. Tam jest ta lada, co nie? To. Dobra, przejdziesz tak, nie? Chyba, czy nie? Przejdę, oczywiście, że przyjdę. No. Tutaj też wydyte całkowicie, widzicie. Idziemy teraz tutaj. Uważaj, żebyś tam nie walnął w głowę, o to widzisz? Bo tutaj trzeba uważać, bo tu tak wszystko dosłownie wisi. Kurczę, podłoga tu trzeszczy. A tu? Tu się zawali ten dach. O cholera. Ten sufit. No. Znaczy wiesz, albo się zawalił, albo ktoś pomógł, żeby się zawalił, nie? To nie wiadomo, bo tam patrząc jak to wygląda w ogóle wszystko z zewnątrz, to nie wierzę, że to samo się tak poniszczyło. O. O kurczę, fajna sprawa. Fajna miejscówka, jak to oczyścić, to taka fajna miejscówka na Airsoft Gun. No. Tutaj mamy taras. Tu się nie możemy tak zbytnio wychylać, żebyśmy nie byli mega... No. Ej, ale fajny klimat to ma. Patrzcie. Ciekawe, czy to było tak ogólnodostępne. Że na przykład dla, nie wiem, klientów, czy co tu w sumie było. No bo... To jest całkiem sporych rozmiarów, jak widzicie, nie? Na przykład fajnie, na przykład jak klient ma auto w warsztacie, na przykład czeka na miejscu, mu robią samochód, to tutaj może fajnie posiedzieć na tarasie. O, a tam Paweł czeka na nas. Pilnuje naszych rowerów. No, to tutaj ładnie wygląda. No, fajne, fajne, nie? Jakby tu jeszcze było jakieś wejście na raz. Ja, tutaj myśmy szli? Nie, tędy nie. To chodź, może przeskoczymy tutaj? Ale to dawaj, najpierw zwiedzimy tutaj na tym samym piętrze. Dałby się radę po prostu wejść tu? No a czemu nie? Oczywiście, że tak. Mogę. No chłopie, przecież na spokojnie by się dało. Potem tylko widzisz te bloki, nie? To na samym końcu bym zostawił. No, wiesz jak? To na końcu. Taki ponusik. Bo tam to jest bardzo widoczne miejsce z każdej strony, tak naprawdę. No, ale to na końcu. Z tych nowych bloków, nie? Dobra, to teraz tutaj przejdziemy. Uważaj na dole. Jeszcze tutaj zobaczymy widoki. Ale tu chyba nic nie ma. No nie ma. Oh. Ale na tym bym nie stawał, bo to jest niezbyt stabilne. No, bez kitu. Taki widok z okolicy, ale dobra, nie ma się co tak pokazywać. Słyszę. Dlatego nie pokazuj się. Chodź, Seweryn, bo wiesz. Dobra, to tam jadą. No. Jeszcze dalej. Teraz przechodzimy tutaj. O kurde. Ty, bo to jest styropian, a ja się dziwię, co coś się tak usunęło. Uwaga, chłopie. Tu lepiej tak z tą ręką ostrożnie, jakbyś się miał opierać, bo tutaj... ...szkła.
tutaj też jakieś stare szafy, bez drzwi już. No. Tutaj były pewnie takie... To co jest to zielone? To jest podkładka pod ten... O to ci chodzi? No. To jest podkładka pod myszkę, no. A tutaj były, przypuszczam, jakieś takie biura z tego warsztatu całego i z tego salonu. Dobra, to tu myśmy już byli, nie? Tędy myśmy wchodzili? Tak. Byliśmy. No. Dobra, to tu już nie ma co iść. To teraz pytanie, czy teraz idziemy tam, tymi schodami na dół, czy wychodzimy tam? Było tam jakieś przejście? Czy tylko tym dachem jedynie? Na dach tylko. Aha, no to chodź tu, to na dach pójdziemy na samym końcu, nie? No spoko. Byśmy musieli jeszcze jechać tam do Krzyżkowa Podlaskiego, co ci wysłałem. No. Bo tam pisałem na takiej jednej grupce z urbexów na województwo śląskie. No. Znaczy nie śląskie, tylko łódzkie. I tam napisali, że tam żadnej ochrony nie ma, czujek nie ma. I tam w ogóle nikt nie miał takiej sytuacji, że policja przyjechała, nie? No dobrze, można się tam kiedyś wybrać. No, więc... Dobra, to teraz idziemy do tej części warsztatowej. Ale tutaj myśmy jeszcze chyba też nie wchodzili. O, tutaj definitywnie łazienka była. Jakieś prysznice ewentualnie. No, a tu się lampa przyda. Ty, ale... Ty. Witamy serdecznie, widzowie. Siema. Ej, ale dziwi mnie to, że to lusko się zachowało. Ty no. Wszystko, tak, wszystko rozwalone, a dosłownie. Tu jeszcze jedno jest. No. Ja tutaj, o, tutaj też toaleta, ale wszystko zawalone też. No. Też cały sufit odleciał praktycznie. Masakra. Ale to jest ten naprawdę pełen podziwu, że to się zachowało te lustro. Całkowicie, no. ani nie jest uszczerbione w żadnym miejscu. Tu jedno lustro ucierpiało. Tu jedno, a tu jest całe, nie? No. No ale tutaj widzisz też całe lustro, a tutaj tylko kawałek taki odłamany. Kurde, ale co, jestem w szoku, ci powiem. Ale te lustro całe. No. Rzecz, która na pierwszym miejscu bym się spodziewał, żeby była rozwalona, nie? No, aha, faktycznie. Już tam tak mało go zostało, że go nie zauważyłem. Ja też wiem. Dobra, idziemy stąd, bo jesteśmy centralnie na widoku. Chyba tak! Tam właśnie jakieś dzieciaki się pytają, czy urbex nagrywamy. No, chyba tak. Kurde, ale tu jesteśmy fest na widoku, nie? Trzeba to jak najszybciej tu nagrać. Tutaj nie wiem, ci powiem, co było, co by tu mogło być. Też chyba część salonu jeszcze część tutaj. Część salonu. No. Bo tutaj. Widzisz te duże, te. No, tutaj też widzisz, jak to wygląda. Bo ogólnie mi się wydaje, że tam, nie? Była jakaś brama i po prostu samochody. No, możliwe. Dobra, to czyli no, tu tutaj... Tu samochody na bank stały. No. Czyli tutaj to jeszcze jest ta część salonu. Czyli warsztat dopiero tutaj będzie, od tego pomieszczenia. Nie od tego, bo się nie da. Znaczy no, tu nie, ale w sensie tam jak wyjdziemy w lewo, tam gdzie myśmy wcześniej stali. Za tą ladą i tam na wprost. Chyba to się prezentuje. No. Ja, to olej się chyba wyjął. Możliwe jeszcze. Albo dach przecieka, ale to nie wygląda jakby. To nie wygląda jakby przeciekał dach. No patrz, to są płytki, to jest olej, bo się ślizga. Widać takie tłuste nawet. O, śliskie jak cholera. No. To pewnie olej się wylał. No. Albo jeszcze z czasów działania warsztatu. Możliwe. Ale nie, no bo tam normalnie kałuża jest jakby tego jeszcze, nie? Kałuża, ale skąd by się wylał? Ciekawe. To się odlał, czy to... Możliwe. Ja, ty, patrz to. O. Ile segregatorów tu jest. Ale kurde, szkoda, że wszystkie puste. Zobacz, no tam czy coś tam nie ma pełnego. Ale nie, no nie ma. To trzeba było całe przegrzewać. Nie, no nawet tam, nawet nie patrz, bo tu tam widzę, że tam. No. Ale kurde, tak w jednym miejscu, nie? To poczekaj, to... Tu myśmy... O kurde. Tutaj za chwilę będziemy iść. Dobra, to chodź, myślę, dalej, bo tu raczej już nic nie znajdziemy. Żadne papiery się nie zachowały. Ja bym poszedł tutaj, tym bocznym jeszcze, bo tam myśmy nie byli. I tutaj myśmy szli, to tutaj ten, tu myśmy nie szli.
tutaj widzicie, trzeba uważać na takie elementy, bo chwilę nieuwagi można w łeb oberwać. O, tutaj magazyny, widzicie, magazyn czwarty. Magazyn trzeci i czwarty, no. O, patrz! Jakiś certyfikat. Niniejszym potwierdzamy, że dział części zamiennych. O, uzyskali, ten warsztat tutaj uzyskał nagrodę w kategorii największy wzrost obrotów. Taki certyfikat fajny dostali. Czekaj, o, zrobię zdjęcie. Ale fajna, fajna tutaj rzecz się ostała. Dziwne, że tego. Ale patrzcie, 2011 rok. Ale dziwne, że tego nikt nie ukrył. No. 2011 rok, widzicie. No a ten warsztat tak naprawdę przestał działać w 2020. Prawdopodobnie. Jak jest nieczynny 3 lata, coś około roku 2020. A tutaj kolejne lustro. Witam serdecznie. Zapraszamy na eksplorację. No. Ej, odwróć się. Że to się zachowało w całości nierozbite. No. To jakaś pewnie taka była szafa taka z przeszkloną taką takimi drzwiczkami właśnie. No. Taka szyba była. Ale że to jeszcze jest całe te. No. Te lampy, nie? No. Świetlówki. No. No bo patrz, tu już jest no. Świetlówka rozwalona. Jedna przynajmniej. Tu już ucierpiała. No. Kurde, tu jest tyle tych pomieszczeń, że nie wiem gdzie najpierw iść. Chodź może. Dobra, tu tym magazynu. Tym korytarzem. O kurde, tu jest piwnica, stary. O cholera. Ja nie mogę, ale ja ci szczerze powiem, że tu jest, że jest więcej rzeczy niż ja myślałem, nie? No tutaj jeszcze macie tam naklejkę. Strzela, oleje silnikowe. A to jest? No to jest taki jakby odcięty kawałek tego. Takiej beczki choćby. Na jakieś paliwo albo jakiś olej może. No bo taki kanister to był. No, tutaj też tak to wygląda, widzicie. Patrz, close the door. Ale to robi klimat ten napis, nie? Takie jest trochę straszne to. Dobra, to. Jakiś kotek. No. Dobra, to teraz możemy przejść tu, bo tam już w sumie nic nie ma dalej. Tam jest drugie wyjście, ale to wyjdziesz tam samo, w to samo pomieszczenie, co ja teraz wychodzę. O, patrzcie. Seweryn się przeteleportował. Ej, poczekaj. Tu też są jakieś papiery. Ej, ale dobra. Tam chyba nic ciekawego. Jakieś instrukcja chyba obsługi, coś takiego. No i tutaj był ten warsztat. Nawet widzicie tą taką bramę takie na warsztatach, co są. No i tutaj oczywiście co? Miejsce na podnośnik, nie? Tutaj był na stówę podnośnik. Ty tylko ciekawi mnie jedno. Co to było? Nie no, tu był podnośnik na stówę. Aha. No tak myślę, a co by tu mogło być innego? Tylko, że patrz, tu masz jedno miejsce choćby takie. Tu też coś stało. Może tutaj był drugi podnośnik. Tu ewidentnie coś stało, bo... No. No, to tutaj też był prawdopodobnie podnośnik. Tylko pytanie, gdzie jeszcze stały inne, bo dwa podnośniki to trochę mało, nie? Jeszcze zachowała cała obudowa z drzwi. Kurde. Ale już przycisków tutaj nie ma do otwierania szyb ani nic. Fajne. No tutaj też pełno jakichś takich kartek. No. A tutaj też mamy jeszcze pewien dokument. Tu niektóre kartki są chyba puste, a niektóre są zapełnione. Tutaj macie taki dokument. Co tutaj mamy? Coś, obsługa zakupu i sprzedaży samochodów nowych. No. I tutaj jeszcze parę dokumentów się zachowało. Parę dokumentów się zachowało. No właśnie mówiłem to przed chwilą do filmu. Tutaj co mamy?
No to jakieś tam, nic w sumie ciekawego chyba. Coś tam o opłatach sprzedaży. Karka ma. Ej, ale czy to nie jest czasem... Ty, przecież to jest z tego, osłona podwozia, nie? Chyba. Z nadwozia, nie? Znaczy z nadwozia, no z podwozia, no. Osłona. No na stówę, człowieku. Na pewno. No chłopie, to jest osłona. Kurde, ale tu tak na... DVD. Serio? No patrz, DVD. Ty. Faktycznie. DVD i tutaj macie Honda. Moja Honda, kurde. To nie wygląda. Ale tutaj tak wbrew pozorom na początku, tu się naprawdę fajne rzeczy zachowały. Kurde. Coś mówiłeś o nierozczasanym sylach? Masz kolejny. No. Czekaj, mnie ciekawi co tutaj jeszcze jest. Proszę bardzo, osłona z nadkola. Tu jeszcze jest kabel zasilający. Ty, ale widzisz co ja mam? Osłona z nadkola. Kurde, ale to się zachowało. To jest kompatybilne z moim zasilaczem w kompie. O, tutaj coś, magazyn, opis systemu. Kurde, tutaj parę tych papierów. No, tutaj trochę się pozachowywało tego. No i tutaj właśnie te segregatory, ale tam nic nie ma w nich. Więc prawdopodobnie może to, co było w tych segregatorach tam, znalazło się właśnie tutaj, no. Komuś się nudziło. Może to było w segregatorach, ale ktoś to wyrzucił. No, komuś się nudziło pewnie i wiesz. Tutaj też coś było, tylko ciekawe, czy może... Nie no, tutaj podnośnik tak przy ścianie? Nie. To nawet nie wiem. Ej, albo ty. Nie no, kurde, nie wiem co to ty było. Ty robisz na tym, na warsztacie. Robiłem, ale już nie. Aktualnie teraz nie, ale... Kurde, powiem ci szczerze, że na tym warsztacie, co ja byłem, to się nie spotkałem z tym. A tutaj widzisz, jest choćby taki odpływ, kurde, może to na jakieś oleje na przykład. Ty, no. Ty. Nie wiem, może jak będzie jakiś znawca, co ogląda ten materiał, to może podpowiecie, bo... Nie wiem, to są moje tylko przypuszczenia, że to może jest na odpływ jakiś... Dokładnie tak. Że jest na jakiś odpływ na przykład olejów starych albo coś takiego, ale nie wiem. Odpływ oleju to był tam właśnie. No, a tutaj drabina jakaś, widzisz? Ty, a co to mogło być? To było tutaj. Aha, to jest część wyrwana z tego tam. Dobra, no i widzicie, tu jest właśnie, no, tu jest właśnie wszystko w takim stanie. A tu, jakaś lada kolejna. No. Maseczkę. Jeszcze z czasów pandemii się zachowało. A właśnie, tu jest brama. No i tutaj była właśnie brama wjazdowa do tego warsztatu całego. No a tu, ona. Co są? Wciski. O, też fajna rzecz się zachowała, no. Jestem ciekawy, czy te drzwi się otwierają, tak z ciekawości. No proszę bardzo. Trochę co powiem, bo tu... No, no i dół, nie? Ale dobra, zostawimy to tak jak było. Zostawiamy wszystko w takim stanie, jakim myśmy zostali. A tutaj jeszcze na wejściu widziałem instrukcję przeciwpożarową. No, a tu instrukcja jak instrukcja przeciwpożarowa. Dobra, idziemy tam dalej, w głąb jeszcze. Tam byliśmy. No. Mam tutaj jeszcze fragment tej bramy. No. To była też taka przeszklona pewnie część może. Chociaż nie, bo to jest krótsze niż tamto. I to w sumie. No to było w pionie. Znaczy tak jak stoi teraz, to było w pionie, tak o, nie? No. Nie, chłopie. To się zamyka jak brama garażowa. W sensie chodzi ci o to teraz, czy o co? O to. Aha. To się zamyka... No ja wiem, jak się brama garażowa zamyka. No wiem. To zamykało jak brama garażowa. Tutaj też pewnie, no. No dobra, to tam kibli nie ma co pokazywać, bo kibel jak kibel, nie? Każdy ma w domu. Tutaj też jakieś instrukcje mamy. Tutaj też. Zakaz palenia. Aha, dobra, czyli tu jest jakby instrukcja, jak chyba zmieniać opony. No tutaj już nawet po wstępie można
przed montażem posmarować brzegi opon pastą montażową. No to tak jak ja na warsztacie robiłem. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy, no to BHP. No i tutaj ciąg dalszy, no to BHP pracy. Idziemy tutaj dalej, do dalszego pomieszczenia. Tutaj jest dalsza część tego warsztatu, widzicie właśnie. Ej, wiesz co tu było, mi się wydaje? Tu była myjnia. Mhm. Na stówę, coś mi się tak zdaje, że tu była myjnia. Tutaj pewnie wjeżdżali autami, a tam wyjeżdżali, co nie? O, tutaj patrzcie jeszcze, mapa. Jeszcze mapa się zachowała. Na miejsce widzicie w sumie dostępne bez problemu, bo jest wejście z każdej strony, z której byście nie zobaczyli, nie? Możesz zdjęcie zrobić, też będzie na pamiątkę. Ty, jest strona www.kizo.pl. A tu co mamy? Tutaj jest akurat zaklejony sam nagłówek. Dobra. O, patrz, tutaj też lampa. Klubki, no. No. To wygląda jakby... Kurde. A to jest spore. Ja myślałem, że to jest mniejsze, ci powiem. Tak z zewnątrz się wydawało. To jest naprawdę całkiem spore do zwiedzenia. No tutaj też takie pomieszczenie macie, widzicie. Z takim dołem. No. Dobra, to tutaj nie ma co zbytnio oglądać. Ty. Czy to w przypadku nie była lakiernia czy coś? No nie wiem w sumie. No wiesz, jak ogólnie taka osłona, no to na twarz, no to w sumie może być do wszystkiego, nie? Nie wiadomo w sumie. No właśnie. Te przyłbice, nie? No. Tu coś jest. No na szczęście te czasy już za nami. To co takie przejście niskie? Ej, ale to były takie dziwniczki choćby. Popatrz, zawiasy są. Przejście do nami, chłopie. Co, idziemy tu, a potem pójdziemy schodami do góry jeszcze. Nie lepiej naokoło chcę przejść, bo patrz, tam masz większe wejście. No a co to za różnica, no? Dobra. Nie dasz rady tu przejść? A nie damy rady. No i elegancko. I tak powiem, co ja nie dam rady, a potem bym się pierdzielał gdzieś. Wtedy patrz, ile tu jest ziemi w ogóle. A tam jakiś dół. No. Kurde, ale ta folia tutaj daje klimat na tej ścianie, jak ten wiatr jeszcze zawiał. Nie wiem, czy to prawda, ale tutaj prawdopodobnie było wyjście na dach, bo jest, widzicie, taki ten. Takie specjalne wisięcie. O, no, tutaj też po tej samej stronie. Dosłownie naprzeciwko. Co? To tu trzeba szybko to ten nagrać. Najpierw się tam schować za tą ścianą, wiesz? Tutaj widzicie, jest od razu jakieś działki, różne domy i wszystko. A tu chyba był ten kanał. No kurde, właśnie. To takie otwory są. No na kanał to też takie za niskie trochę. Bo co, stanąłbyś tutaj? No to by ci to do pasa dostawało tutaj, jakby to, nie? Tu bym stanął, nie? Lampę możesz położyć, nie? No to nawet nie do pasa. No do pasa, no nawet już zaokrąglimy, że do pasa. No. No w miarę tak do pasa. Nie wiem w sumie, co tu może być. Takie dzieciaki pracowały. Ta. Ta, smyfy. Dzieci sobie dorabiały tutaj. Specjalnie dla dzieci. No to co, no to poczekaj, tu myśmy byli. Ej. A nie, dobra, to są te drzwi na zewnątrz. A tu jeszcze jest takie małe pomieszczenie. Nie wiem do czego, ale tutaj też widzicie sufit w takim stanie. W sumie go nie ma. Mam jakieś ruda. Ja tutaj też jeszcze jakiś. To prawdopodobnie była. A tu? Paleta. A tu co? Tu była prawdopodobnie. Wygląda podejrzanie. To była prawdopodobnie paleta jakichś kolorów. Ty, bo może tu malowali, nie? No albo części jakieś w różnych kolorach też, nie? Skąd? Tu jest akurat, no, jakieś coś tego typu.
Albo na przykład. A, to jest zerwane. Na przykład ktoś felgi może na przykład chciał kupić do samochodu, to w jakim kolorze na przykład? Na przykład. No. Albo pomalowanie kół, nie? No, albo coś w ogóle z lakiernictwem związane. Na przykład gościu chciał sobie pomalować naciski na przykład z czarnego na czerwono. No. Cia, chodź tutaj jeszcze z ciekawości, bo widzisz, tu jest za tym takie coś. Nie wiem. Tylko. Aha, dobra, co tu jest tylko tam? Taka dowodówka to jest. No, takie. Przejście chodzi. No i tak jak mówiłem, jesteśmy z każdej strony na widoku. Tutaj też myśmy wyszli i widzicie. A tutaj było. Taka tylna część tam, tego. Tam są domy, tu jest osiedle. No. Gdybyśmy nie poszli, to jesteśmy na widoku. Jakaś baba. To trudno, niech se jest. Niech sobie żyje. O, tutaj Rzeszka płynie, widzicie? W sumie w zasadzie to już bardziej nie płynie, tylko stoi w miejscu, ale... O! Zastanawialiśmy się, co to jest. No. No i kurde, mamy odpowiedź, no. Lakiernia, no tutaj była lakiernia. Tylko nie wiem, ja się nie znam, jak lakiernie wyglądają, ale... Nie wiem, co to miało za funkcję tutaj to, no ale... Ty, ale patrz, bo tamte otwory w sufitach też tam są. Ciekawe, co to miało być. Przybyłem. Nie wiem, albo faktycznie przeszklone takie tylko było. Nie wiem. Ej, ale w sumie jak tak by popatrzeć, to tu ten otwór i tu jest bezpośrednio pod tymi dwoma na ziemi, nie? Chyba. Albo nie, jednak chyba nie, jednak nie. Bo to jest tam od razu przy ścianie. A tam jest ten pierwszy oddalony od ściany. Nie, to nie jest pod sobą jednak. No to nie wiem, co to mogło być. A ten jeden jest centralnie nad tym. No. A ten drugi jest tu. I tutaj całkiem spora ta hala, jak widzicie, jest. Ty to co, teraz idziemy tam na ten dach, bo tylko to nam zostało, nie? Nie, jeszcze tu jest, tam schodki. A, właśnie. Kurde, to jest... A jest tego. Tu jest. No a tutaj też przecież przejdziesz. No to ty idź tam, ja idę tu. Zobaczymy, kto będzie pierwszy. Tutaj mamy jeszcze schody na wyższe piętro. Ty, ale wiesz, co mi się wydaje? Że to się gdzieś tam w pewnym... Fibik. No. Że to się gdzieś tam w pewnym... Dobra, to pójdziemy tędy. Nie będziemy wyważać tych drzwi. Mi się wydaje, że to się tam w pewnym momencie gdzieś połączy, jak myśmy tam byli na górze. Coś mi się tak wydaje, no. Wiesz? No to... musimy iść. Ty musisz uważać, żebyś tam nie zleciał, bo tu nie ma żadnych poręczy. No. A właśnie, jeszcze piwnica. Piwnica i dach. No. O tej piwnicy nie możemy zapomnieć, bo... Kurde, ale piwnica tak na warsztacie samochodowym jest w salonie, nie? Pewnie do trzymania jakichś części różnych albo coś. Ej. To są drzwi w ogóle. Ty zobacz, czy tam jest jakieś pomieszczenie. Nie wiem, czy te drzwi otwierają. Jest? No. Ściana. Co to? Ej, ale drzwi zamknięte. Jako jedyne. Krzesło. Dwa krzesła. Kurde, czyżby jedne pomieszczenie, do którego nam się nie uda wejść? Ej. Nie no, zamknięte, nie ma z tego szarpać. Kurde, ale ciekawe. No bo tam nie ma przejścia do tego chyba. Tu mamy takie pomieszczenie. Ale tu nie ma przejścia. Kurde, to ciekawe. Tu była taka strefa kąpieli. O, tutaj brodziki widzicie. Tutaj toaleta jeszcze też oczywiście. Tu brodziki. Znaczy tutaj była toaleta pewnie, bo tam nawet jest widać włącznik do spłuczki. A tutaj były chyba brodziki. Tu i tu. No, tutaj i tutaj. No, i tutaj też jedno całkowite lustro zadbane. Małe, ale jest. To najważniejsze. Kurde, ale mnie ciekawi te pomieszczenie tam. Tu jest do wszystkiego taki łatwy dostęp, nie? A to jest zamknięte. Ty, to trzyma to u góry. Ale kurde, jak to? Ty, to... Kurde, to tak mocno trzymało. No.
Jak coś, to widzowie, myśmy po prostu nie chcieli tego tam zniszczyć w jakiś sposób, albo co, ale... Ale to my nic nie zniszczyliśmy. No nie, nie. No, ale w sensie tylko tłumaczę po prostu, że nie chcieliśmy ich tak szarpać, żeby tam nie rozwalić tych drzwi albo coś. Ale one po prostu były takie... Napęczniałe. No, mocno po zamknięte prostu... były. A no tak. Tutaj też taka... Telewizor znowu. No. Na kolejnym ołówek się telewizor. Tutaj też taka strefa biurowa pewnie, widzicie. No. Bierzesz taki fotel do siebie do domu? No ale kurde. Ty, mamy kolegę. Aha. Kolegę? Ja tam widzę jeszcze innych kolegów. No. Siema. Dobra, weź go nie stać, bo jeszcze tu nam będą wokół głów latać. No ale te krzesła są, no patrz, one nie są w tym stanie. Takie... Nie no. Jednak tutaj jedynie to jest trochę zniszczone. Ale jest takie zniszczone trochę. A tu... Chyba gołębie się tu zadomowiły, jak widzicie. No ale co się dziwić, jak tu jest wszystko pootwierane. Zero praktycznie jakiś okien. A mogą nieźle przestraszyć, jak tak wchodzi się do pomieszczenia i znówko. No patrzysz, jeszcze takie kontakty zachowały. Są kontakty, ale przewodu nie ma. No przewodu nie. Dobra, to co, to teraz... O. To teraz piwnica, nie? No piwnica, potem dach. No. Potem dach. Dobra, zamykamy, żeby nie było. No, zamykamy tak jak było. I idziemy dalej. To teraz do tej piwnicy. No. Teraz nam została tylko piwnica i dach. No. Tutaj też fajnie wygląda. Czekaj, ja sobie szczerze. Tam? Możesz właśnie jakieś foty robić, Seweryn. Tam też możesz zrobić. To będzie na naszego Instagrama urbexowego. Na Face'a. No. Nasz Instagram urbexowy. Mamy taki właśnie. Teraz możecie tą nazwę jego na kanale zobaczyć. Znaczy na ekranie zobaczyć. Ja próbuję się przesunąć tą... Teraz można przejść. Tak, git, tylko musiałem sobie przesunąć tutaj taką tą. Jak to się nazywa? No, wiadomo o co chodzi. Zabrakło mi słowa teraz. O, watę, właśnie. Watę. No. No i co, teraz idziemy do tej piwnicy i potem idziemy na ten taras jeszcze zobaczyć, tam na dach sobie wejść. To zostawiliśmy właśnie na sam koniec, bo tam będziemy najbardziej na widoku z tego wszystkiego, z tego całego obiektu. Więc to sobie postanowiliśmy zostawić na później. Czekam tylko na Sewerina, bo robi tam zdjęcia. I jeszcze o tym chyba nie wspominałem, ale zapraszamy Was na naszą grupę urbexową na Facebooku. Jej nazwa też teraz się wyświetli na ekranie. Więc zapraszamy na nią serdecznie. Możecie też tam dodawać miejsca ze swoich eksploracji różnych, jak macie coś ciekawego, z czym byście się chcieli z innym podzielić. Więc zapraszam, ale nie zmuszam. Dobra, Seweryn w międzyczasie przyszedł, ja wam poopowiadałem co chciałem. A my teraz się będziemy udawać do tej piwnicy. Do tej piwnicy jakoś tam musimy iść, nie? Chyba? Gdzieś, no, gdzieś... Ja tu... No, no. No i widzicie, no aż przykro się na to patrzy, że obiekt, który jest tak naprawdę nieużytkowany od 3 lat, wygląda tak jak wygląda, no. A mogłoby to jeszcze w sumie działać, bo warsztaty samochodowe i salony w sumie są, były i zawsze będą, no bo to wiadomo. Auta to jest tak naprawdę też przyszłość. No a bez warsztatów żadnych, ani bez mechaników, no to nie ma jak naprawiać tych aut, no logiczne, nie? No i szkoda, no niestety nie wiem dlaczego to tak upadło, dlaczego to jest w takim stanie, no ale na to pytanie wam nie odpowiem, bo sami tak naprawdę nie wiemy dlaczego tak jest. Dobra, to teraz idziemy do tej powerbanka. No mam, ale kurde w rowerze. A ile masz procent? 17, ale styknie. No starczy, to chodź do piwnicy, nie? A bo tam jeszcze fotografujesz, dobra. No tutaj też fajny patencik, widzicie.
składana taka półka. To jest chyba na smycz. No i tutaj można było to tak zapiąć. No, fajnie. Uważaj. No, piwnica zapowiada się ciekawie mega. A, włączyłeś? Nie. Włączyłeś chyba. Serio? Nie, jest włączone, ale trzeba zresetować. Już się ładowałem jeszcze. No dobra, już myślałem, że się rozładowały. Dawaj jak najszybciej tam piwnicę, czy no. Kurde, ale ta piwnica się zapowiada fest ciekawie, nie? Schodzimy na dół. Aha, co? Połączyłem się. Serio? No. Kurde, ale przecież czemu? Przecież ja je ładowałem przedwczoraj. Chyba. To dziwna sprawa, nie? Trochę. Ty. Mieliśmy taką samą sytuację na innym obrocie. No było takie coś. To kurde trudno, to latatki z telefonu, nie? Czekaj, ja włączę swoją jeszcze. Okej. Włączamy latatkę. Tu jeszcze jest klucz. Dobra. To jakoś musimy sobie poradzić z tymi latarkami. Ale jeszcze świeci, nie potrzeba latarki. No. Czyli normalnie były te. Na oleje chyba takie. No. Ogromne zbiorniki. Kurde. Na pewno. No. To jeszcze pachnie takimi olejami, czujesz? Choćby piłem właśnie. No. Tu jakieś takie małe pomieszczenie, no. Nie wiem, co to mogło być, ale... Tutaj też taka chyba beczka z olejami była. A teraz lampy świecą, nie? Teraz świecą. No, to może coś tak chwilowo tylko. W serio? To jest koniec piwnicy? Mhm. No i tak ciekawie. Piwnice zawsze mają fajny klimat, nie? Ty chodź no tutaj jeszcze. A dobra, zdjęcie. Tutaj jeszcze widzicie sondy. A tutaj takie coś mamy. O, prezenty przy odbiorze samochodu. Zaproszenia na kolację, rabaty 5% do 35% od naszych partnerów, bony na zakupy, jakieś różne bilety na koncerty, zaproszenia na fitness. Kurde, dużo tego tu jest. Rabaty na części i akcesoria. Fajnie. Fajna taka rzecz dla klientów po zakupie auta. O, tutaj... A, to jest to samo. Dobra. Dobra, to, no to tyle, nie? W tej piwnicy. To jest? No to jest pewnie okienko z piwnicy. No, okienko tylko zamalowane jakieś. No. No dobra, no to piwnica, widzicie, szybko poszła. Myślałem, że to będzie większe. No. Tylko takie piwnice są chociaż fajne, bo tutaj można iść wyprostowane, nie trzeba się schylać, nie? No. To teraz nadal. No, teraz ostatni etap. Ile na kamerze? Na kamerze? No nie wiem, ale ponad połowa jest tutaj. A ile nic ma? 22 minuty. Kurde. Dobra, spokojnie. To teraz idziemy na ten dach. Tutaj przyjdziemy. Tutaj też chyba były schody do góry, nie? Tędy. Nie. Tam na lewo. No, to tędy możemy wejść. Tędy myśmy wchodzili już właśnie. Tymi schodami znowu sobie wejdziemy drugi raz.
Czekaj. Już nie wiem, kurde. Nie jest, byliśmy. Tu jest tyle tych rzeczy, tu jest tyle takich zakamarków. Nie byliśmy. O ty, ale... Ale to jest klimat, stary. Ty, ale to jest przecież, patrz. Ty, weszliśmy do tego... To jest znaczek tego. Ty, ale to jest znaczek tego, jak to się nazywało? Kurde, co to było? Biologiczne jakieś. Ty, ale... Ty, jakaś higieniczka czy coś. No możliwe w sumie, bo jak jakiś, kurde. Jak jakiś wypadek na warsztacie. Lampy gasną. No dobra, już kończymy w sumie, tu nie trzeba. No ale tutaj faktycznie. Ty zobacz, co to za papier jest na tej szafce. Co to jest za dokument? To jest... Jest to coś ciekawego? Dobra, olej te lampy. Już tu latarka stać. Robót dostawy. Aha. Robót dostawy. Tutaj mamy jeszcze coś. Plan środków ochrony indywidualnej. A, czyli tu mamy takie, te wszystkie jakieś kosmetyki, wszystko, jakieś preparaty. To jest śmieszne. Instrukcja BHP obsługi czajnika elektrycznego. Tego bym się nie spodziewał. Tutaj nic ciekawego w sumie nie ma. Rozwalona umywalka. Ale znowu lustra się zachowały. No tutaj toaleta. No. Dobra, to tam coś jeszcze dalej? Damski kibel tylko. Aha. Jedno zupełnie puste pomieszczenie. No to tam. Kibel, jak już wspominałem dzisiaj. No. Czyli pozostał nam tylko dach. Do zobaczenia. I to by było na tyle wtedy. Znaczy no, w tym urbexie. Znowu trzeba tą przeszkodę na schodach pokonać. Dobra, to my idziemy i za chwilę będziemy się na dachu. I cyk, teleportacja. Jesteśmy właśnie na tym dachu. Spróbujemy teraz sobie wejść tutaj i zobaczyć jakieś tam widoki z tego dachu. Wejście stosunkowo łatwe. Słuchaj, przekazanie. Ale dzisiaj niebo trochę burzowe. Mam nadzieję, że nic z tego nie będzie, ale... Idziemy tu dalej. No, możemy. Jak to wyżej można? Chociaż poczekaj, ja zobaczę tutaj jeszcze. O, cholera. Niestabilnie? Nie, tak czułem, jakby się ugięło. Aha. No to uważaj tam lepiej. No spore to jest, jak widzicie, tak. To może być po prostu tylko, jak się wydaje, ta powłoka tej. No. Nie się wyżej się. Czy to ma sens? Oczywiście. A bo to się wydaje, bo tutaj jeszcze jest dodatkowa warstwa nałożona. To dlatego. No ale fajnie, nieźle. Dawaj sobie jeszcze jedną fotę na dachu. No. Zakończenie na dachu? Czekaj, tam się nie wychylamy, wiesz? Bo... Kurde, tutaj jest mega przypałowe miejsce, więc tam lepiej nie. Wystarczy, że już nas wszyscy z bloków widzą tak naprawdę. Tak tylko wejść, zobaczyć, jak to na tym dachu wygląda. A teraz myślę, że czas na jakieś fajne zdjęcie na dachu. Więc widzimy się za chwilę z powrotem. A teraz wleci dla was parę ujęć jeszcze takich fajnych z tego dachu. Zbliżamy się do wyjścia. Schodzimy już z tego dachu. Tutaj zeskoczyć chyba, nie?
Jak ty wcześniej skoczyłeś, to też właśnie. No. Dobra, to już zmierzamy do wyjścia. Do tego już dla was nie będziemy teraz nagrywać, bo już to w sumie pokazywaliśmy, tylko widzimy się na zewnątrz. Widzimy się na zewnątrz, yo. Tak jest, widzimy się na zewnątrz, a my się teraz szybko przeteleportujemy. I przeteleportowaliśmy się, jesteśmy już na zewnątrz, jak widzicie. Więc to by był koniec tego dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobało. No, muszę przyznać, że miejsce całkiem fajne. Jedno takie z naszych chyba też ciekawszych miejsc. I warto tutaj było przyjechać. Byliśmy co naprawdę na widoku z każdej strony, ale nikt nie interweniował w tej sprawie, że chodzimy sobie tam po tym obiekcie. Więc wszystko się udało, poszło po naszej myśli, więc dziękujemy za obejrzenie filmu. No i do następnej wyprawy. Elo! Siema.